Przechodzimy do pierwszego w najnowszym odcinku Ścieżki Dźwiękowej wydania segmentu Terra Premiera. Pierwszy raz w historii będziemy mieli dwie Tery Premiery i zaczynamy od filmu, który dopiero wchodzi na ekrany kin, czyli Captain Fantastic, film w reżyserii Matarosa i film, który do tej pory chyba najmocniej się w świadomości zapisał dzięki temu, że Viggo Mortensen dostał za niego nominację do Oscara, ale nie dostał Oscara. Szkoda. Tak, raczej nie miał szans na tego Oscara. To taki film bardzo skromny i rzeczywiście chyba tylko udziałowi Mortensena zawdzięczamy to, że w ogóle na polskie ekrany on trafia. Zresztą z lekkim opóźnieniem, ponieważ większość tych filmów Oscarowych, nominowanych w głównych kategoriach, jednak już wcześniej w kinach mieliśmy. Tak, albo na innych serwisach. Jeden z naszych słuchaczy pokazał nam niedawno na Facebooku, że nawet film Fences Płoty hmm. można obejrzeć bodajże na iTunes. Tak, a tymczasem tutaj pod tytułem, który mógłby zwiastować kino superbohaterskie, bo takie było moje pierwsze skojarzenie, kiedy Chyba usłyszałem było, to było też założenie o interpretacji. Jak on się nazywa? Elton John. O, Captain Fantastic a ktoś tam ktoś nie, tam, nie? nie? Ja też nie, ale gdzieś to wyczułem. <laughs> Okej. Okay. Film jest wyreżyserowany przez Matarosa. Nie wiem, czy kiedy ja Matarosa, bo on do tej pory filmów nie kręcił, ale w filmach grał. To jest m.in. Gavin Belson z tego serialu HBO Dolina Krzemowa. On tam gra takiego, taką złowrogą wersję Steve'a Jobsa. Z drugiej strony nie wiem, czy Steve Jobs nie był przypadkiem po prostu złowrogą wersją Steve'a Jobsa, ale w każdym razie gra taką kompozycję. I jeszcze bardziej Tak jest. W garniturze, a nie w golfie. On tam, on, on tam się ubiera tak odpowiednio, w odpowiednio niedbały sposób, o ile dobrze pamiętam. W taki mhm. bardzo oczywiście z góry zaprogramowany. No i Captain Fantastic jest w dużej mierze chyba odtrutką właśnie na takie korpogatki dalej. Zresztą sam matros, jak wyczytałem przygotowując się do tego odcinka, wychował się w przeróżnych komunach hipisowskich, zakładam. No i pewien jakiś feeling, który tam nabył do tego filmu przenosi. Bo o czym jest ten film w ogóle, Michał? Nie wspomnieliśmy o tym. No tak. masz trzy zdania, żeby po po Powiedzieliśmy, że nie jest o super bohaterach, tak nie, to, to, nie, to jest nie, w dzisiejszym kinie to jest już to często wystawiane. Więc już wiadomo o czym jest, prawda? Mamy tu do czynienia, jak się wydaje przez długi czas z taką powtórką z trochę już chyba zapomnianego filmu Peter'ira Wybrzeże Moskitów. Nie? Który wraca chyba trzeci raz z rzędu w tym podcaście, więc Naprawdę? tak, tak, tak. Często się pojawia wybrzeże moskitów tutaj z Harrisonem Fordem. Ale to być może, gdy rozmawialiśmy o Mortensenie... W Rozmawiając a, o, a, dokładnie o tym filmie, jako nominacji do Oscara, właśnie to Wybrzeże Moskitów wypłynęło. Otóż mamy tutaj film, w którym Viggo Mortensen gra takiego dosyć autorytarnego, by nie rzec, apodyktycznego ojca, który do, do skrajności chyba doprowadza zasadę private learning, mianowicie izoluje swoje dzieci. A ma, ma ich wszystkich 123, jeśli dobrze naliczyłem. No, bo to też. Tak, szkoda, tak. tak to, bo, bo Zresztą zresztą no, ten film się tak wpisuje w tę taką znaną wyliczankę z dzieciństwa, prawda? Że ojciec Mortensen uczył dzieci swoje. A, miał wszystkich ich wszystkich w murzynkach albo indiach. 123. No, i uczy te dzieci z książek dla dorosłych, wobec czego. Z tym, że przez książki dla dorosłych nie rozumiemy książek pornograficznych. Ale też poniekąd, to znaczy z tego co wiem, znaczy pamiętam z tego filmu. <grym> Te dzieci uczą się również rzeczy niedostępnych dla ich rówieśników, ponieważ właśnie dotyczą chociażby seksuologii człowieka i tak dalej, natomiast nie mają kontaktu ze swoimi rówieśnikami. Ponieważ żyją w lesie. To jest taki detal, który, który do tej pory zręcznie pomijaliśmy. Tak. Ale oni żyją gdzieś tam na tak zwanym Pacific Northwest e, i tam siedzą w głuszy, e, sami sobie zapewniają jedzenie, polują, mordują ogólnie rzecz biorąc z częstotliwością godną ministra Szyszki, e, a później to zjadają. Szyszki. Szyszki, szyszki, szyszki. Nie, nie zwierzęta zjadają, Nie, Właśnie tak. zjadają głównie mięso, tak mi się zdaje. Gromadzą się wieczorami przy ognisku, żeby z kolei pouczyć się grać wspólnie muzykę. Czytają książki, zdają raporty z tych książek i tak dalej. Czytają to... Czomskiego zamiast Facebooka. Co jest chyba taką chwalebną ideą i wydaje się, że przez długi czas w tym filmie no jednak mamy taki ambiwalentny obraz właśnie tego typu wychowania, tak? Ponieważ on jest skonfrontowany też z takim wychowaniem typowym, tam, żeby nie spojlować, za mocno muszą, muszą z tego lasu oczywiście bohaterowie zeznać. wyjść i, i rzeczywiście ta konfrontacja no, nie jest jakoś zero-jedynkowo ogrywana przez reżysera, co można poczytać za atut tego filmu. Tak, to znaczy cały ten film jest w ogóle oparty chyba o zasadę próby znalezienia jakiejś równowagi, jakiegoś kompromisu. To widać w samej postaci Mortensana, bo tutaj warto zwrócić uwagę, że on tak naprawdę łączy ze sobą to, co się tam na jakimś takim zupełnie podstawowym, popularnym poziomie identyfikuje, czy z ideologią lewicową, czy z prawicową. Mamy tutaj facet który właśnie z jednej strony urządza dzieciom dzień Noama Chomskiego, a z drugiej strony no, niewiele tak naprawdę różni go od jakiegoś takiego amerykańskiego psychokonserwatysty, który który śpi z własnym nożem i yeah. y, 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 y... Poluje, przygotowuje się na wszelkie możliwe sytuacje i tak dalej, i tak dalej. Więc Mortensen jest taką dość dziwaczną postacią, bo czasem właśnie przypomina trochę takiego rozkapryszonego gimnazjalistę, który właśnie przeczytał czerwoną książeczkę i po prostu totalnie odleciał, a czasem rzeczywiście wyraźnie przedstawia nam się zalety tego wychowania. Zalety, które wydaje mi się, siedzą przede wszystkim w tym, że nawet nie chodzi o to, że jego co, co czytają jego dzieciaki i tak dalej, chodzi o to, że w ogóle w tej rodzinie się rozmawia rozmawia się o ideach, rozmawia się o polityce, rozmawia się o światopoglądzie i tak dalej, no ale jednocześnie morduje się zwierzaki i tak dalej, więc jest, jest to Skutki pewien problem. Uboczne, tak? Skutki uboczne rozmawiania o polityce, tak jest. Znaczy, Trzeba coś zabić. My, myślę, że akurat dyskusje czy debaty oksfordzkie są na porządku dziennym w amerykańskich szkołach, w przeciwieństwie choćby do szkół polskich, więc tutaj może jakiegoś takiego wielkiego Odejścia od no, tego systemu nauczania um, amerykańskiego nie ma, natomiast e, rzeczywiście do pewnego stopnia postać Mortensena przypomina postać Harrisona Forda z Wybrzeża Moskitów, gdzie ten projekt ucieczki od cywilizacji jednak e, zmierzał prostą linią do zawalenia się, no, a e, ta postać Harrisona Forda nabierała coraz bardziej psychopatycznych rysów. Tymczasem tutaj mamy takie właśnie e, lawirowanie, tak, jednak, jednak taką próbę namysłu nad tym właśnie, czy edukacja współczesna, którą fundujemy dzieciom jest, e, jest ok, czy może jakiś kompromis między tym, co proponuje Mortensen, a tym, co proponują współczesne szkoły nie byłby na miejscu. Nie mówię o kompromisie typu e, takim, że dzieci chodzące do szkoły powinny zabijać zwierzęta tak i je zjadać, ale... Ale wydaje mi się, że, że ten film pod płaszczykiem takiego dosyć zgrabnie zrealizowanego sandansowego filmu, bo on jednak jest utrzymany w takiej poetyce, no takiej, takiej opowieści o właśnie zderzeniu różnego rodzaju frików czy odczepieńców, odludków z prawdziwym życiem, tak zwanym prawdziwym życiem. To często widzimy w tych indie movies amerykańskich. No, oferuje jednak jakieś rzeczy do przemyślenia większe. To jest zresztą niesamowite, jak mocno ten film siedzi w tradycji amerykańskiego kina niezależnego. On ma właściwie wszystkie takie cechy, które mogą zapewnić mu sukces, a samemu reżyserowi, samego reżysera być może wystrzelić gdzieś tam do jakiejś porządnej, ciężko płatnej hollywoodzkiej produkcji, bo mamy tutaj film oparty na takiej bardzo popularnej fantazji, marzeniu o tym, żeby rzucić to wszystko i wyjechać w tym przypadku gdzieś tam w jakiś amerykański las. Jeżeli chodzi o realizację, to mamy tu takie elementy, jak na przykład ładne folkowe wykonanie popularnej piosenki, cały film skierowany jest do takiej mocno samoświadomej. Publiczności o e, raczej lewicujących przekonaniach. No, jeżeli chodzi o jakiś taki destylat, jeżeli ktoś by szukał takiego destylatu z amerykańskiego kina niezależnego, takiego, które stara się jednak na, napełnić wiza, e, także nie tylko, roz, nie, nie, nie tylko rozmysłem, ale również jakąś taką przyjemnością z oglądania, no to Captain Fantastic jest chyba idealnym przykładem. No i te kompromisy rzeczywiście tutaj pojawiają się też na poziomie castingu, na przykład, bo trudno na przykład wyobrazić sobie, że. Nic nie polubiłby Franka Langelli, który tutaj gra akurat taką wydawałoby się z początku złowrogą postać, um, jakże to się nazywa, teścia, tak? Głównego bohatera ojca jego tak, żony. Tak to się nazywa. Teś, tak, ja zawsze mam z tym straszliwe problemy. No i jest to taka to, to majestatyczna, ale jednocześnie bardzo ciepła postawa Franka Langeli, sprawia, że też trudno tego dziadka nie lubić. Oczywiście, no no to jest człowiek, racji. który grał w, Dracule, w tak czy też tak. yy, Satanistę w Dziewiątych Wrotach, więc trudno go nie lubić. Tak, gra też człowieka bez połowy twarzy w y, y, tym filmie The Box Richarda Kelego, mhm. ale tak, no to jest taka postać, która nawet jeżeli gra Satanistę, y, tajemniczego prawdopodobnie Kosmita albo Drakulę, to jest jednak wzbudza dość dużą taką dziadkową sympatię I, to, i tutaj jest tak samo. Podoba mi się też, że ten film wymaga od widzów pewnej wiedzy. O, o, o takich co prawda chyba podstawowych elementach kultury, ale jednak no, w porównaniu do zdecydowanej większości tego, co widzimy w kinach, gdzie po prostu traktuje się nas jak ostatnich idiotów, to jest naprawdę coś. Pewien problem mam z tym, że kobiety w tym filmie są tak okrutnie zmarginalizowane. To jest historia o jednym starym facecie, który ma problemy z tym, czy pewne decyzje życiowe, które podjął, są dobre i o młodym facecie, który dopiero, czyli ten najstarszym synu, granym przez jakiego Makkaja który dopiero podejmuje pewne decyzje życiowe a te dziewczęta, sympatyczne rude dziewczęta są tam gdzieś w tle żeby ładnie wyglądać, ładnie śpiewać, ładnie grać na różnych instrumentach i, i główna konfrontacja też przebiega na tej męskiej linii Mortensena z Langellą mam z tym trochę problemu tak, o, obu nam też niespecjalnie podoba się zakończenie, którego oczywiście zdradzać nie będziemy tak, ale ograniczmy się tylko do stwierdzenia że zamiast może takiego, ja lubię kiedy filmy pod koniec za przeproszeniem jadą po bandzie, to znaczy idą po prostu w jakąś bardzo konkretną ideologiczną stronę, a nie starają się znaleźć za przeproszeniem znowu zgniłego kompromisu, bo to, to rzadko w kinie działa. O tyle, o ile w życiu jestem wielkim zwolennikiem kompromisów i dogadywania się, to, to, to w kinie zawsze czuję się rozczarowany, kiedy, kiedy, kiedy coś kończy się w ten sposób. Na pewno to nie jest mocne zakończenie. No, i wydaje mi się, że trochę jednak zamiata wcześniej postawione problemy pod dywan. Też na taką modłę, właśnie sandansową, gdzie problemy jednak w jakiś sposób można przepracować. A jak wiemy, z życia przecież nie można. Dokładnie. No, to się kończy w taki bardzo idylliczny sposób. Mam wrażenie, że film powinien się skończyć w tym momencie, kiedy rzeczywiście nadchodzi taki dość poważny kryzys. Każdy tak naprawdę łącznie z widzami miałby być może trochę więcej materiału do tego, żeby przemyśleć co przed chwilą się wydarzyło, ale chyba największą zaletą tego filmu jest właśnie ta perfekcja skrojenia. To znaczy ten film się naprawdę kapitalnie ogląda. On zaczyna się tak bardzo złowrogo od takiej sceny rodem z Władcy Much, kiedy właśnie ten najstarszy syn, o ile dobrze pamiętam, przechodzi rytuał wejścia w męstwo, wejścia w dorosłość, co oczywiście staje się w momencie, kiedy morduje gdzieś tam jakiegoś kolejnego zwierzaka, ale później te, te, te nastroje stają się dużo bardziej uśmiechnięte, jak mi się zdaje. No, Wydaje mi się, że też właściwy casting, no i charyzma Mortensena trzyma bardzo mocno w ryzach ten film, no i cóż, nominacja do Oscara chyba zasłużona tak, Mortensen jest znakomity w tym filmie. Już przy okazji naszej dyskusji o nominacjach rozmawialiśmy sobie o tym, jak bardzo obaj, tak? Nic się nie zmieniło, ciągle lubisz Vigo? Lubisz go? Nic, tak. nic, nic się nie zrobił od, przez ostatnie nie, dwa nie, tygodnie? Nie, 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 jakoś nie zaraz mi ze za skóry. To jest kapitalny aktor, który ma znakomitą twarz do takich, do takich ról, bo po nim on rzeczywiście wygląda z jednej strony jak człowiek zmęczony życiem, Łatwo wyobrazić sobie, kiedy na niego patrzymy, tak. że ten no, dołeczek facet... w brodzie jak kirk, czyli to, tak. to, to, to świadczy o przejściach jednak dość poważnych. Dołeczek w brodzie, spójrzcie tak. teraz na siebie w lustro i zastanówcie się, czy wy macie dołeczek w brodzie i o czym on świadczy tak naprawdę, hmm. może czegoś o sobie nie wiecie. Że bawiliście się cyrklem na matematyce. <laughs> waliliście, waliliście głową w. Biurko na matematyce i gdzieś tam ten cyrkiel się po, po drodze zaplątał, więc wygląda jak taki zniszczony życiem człowiek, a jednocześnie no, jest jakaś prawda inteligencja w tych oczach. <laughs> Naprawdę fantastyczny człowiek, fantastyczny aktor. Świetny człowiek, też jeżeli chodzi o to, co robi w ogóle dla kinematografii, dla tych mniejszych kinematografii o tym sobie już wcześniej rozmawialiśmy. Ja czuję do niego naprawdę ogromną, ogromną sympatię. Tam w tym filmie jest taka scena, kiedy bohaterom udaje się wymknąć z pewnej opresji, udając taką turbochrześcijańską rodzinę, która jest maksymalnie zafiksowana na Chrystusa, że tak młodzieżowo powiem, i, 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 i dzięki temu. Udaje im się zniechęcić pewnego mężczyznę, który stara się im robić problemy. I ciekawe, czy gdyby ten film rzeczywiście był takiej rodzinie, jaką oni udają, to czy odniósłby taką karierę w, w Sundance? Pewnie zrobiłby karierę na innym poletku. Jak wiadomo, że Christian Movies czy też filmy chrześcijańskie, jak to się czasem tłumaczy, coraz większą popularnością się cieszą. Teraz też wraz z Captain Fantasticiem do kin wchodzi film, który się nazywa Złowrogo Hata. Jest Myślałem, właśnie... że chodzi o Złoty Kłos, niezerwany Zerwany Kłos. Przepraszam. No to był pierwszy polski Krystian, nie, drugi, Chyba, polski. Tak wszystkie naprawdę, polskie filmy, wszystkie wszystkie filmy są. Wcześniej filmy. mieliśmy Boga w Krakowie, tak, ale Zerwany Kłos jest y, początkiem jakiegoś takiego cyklu y, toruńskiego. Najprawdopodobniej. Cykl toruński, ujęcie któregoś tam. Mówi, się. Y, nie wiem, czy zachęcać y, naszych słuchaczy do konfrontacji chaty z Kapitan Fantastikiem. A broń nomen-omen Boże jeszcze z zerwanym kłosem. Natomiast jeśli macie do wyboru któryś z tych trzech filmów, no to chyba Captain Fantastika możemy polecić. Tak, choć to jest też bardzo ciekawe w tym filmie, że Mortensenowi tak naprawdę y, niedaleko do takiego złowrogiego lidera religijnego, łatwo go sobie wyobrazić jako, jako mansona tej rodziny, prawda? Który rozdaje swoim dzieciom na urodziny noże, zmusza ich do kradzieży ze sklepu i tak A to dalej. złośliwie powiedzieć, że ta scena, o której wspomniałaś, y, to scena, w której y, sekta udaje sektę, tak. Czyli, tak, do, do, dokładnie jest piękny, jak... Ty To masz ten Leszek Miller do Wam. W Wamotów. wywiadzie z wampirem, gdzie wampiry udają wampiry w teatrze. Tak? <laughs> także, to jest awangarda dopiero. Także chyba kapte, kap, Kaptena Fantastika, tak to odmieniajmy zgodnie z intencją polskiego dystrybutora, szczerze polecamy. To jest rzecz, którą się bardzo dobrze ogląda z pewnymi bardzo wyrazistymi problemami, co nie zmienia faktu, że prawie dwugodzinny film, jak to mówiła kiedyś młodzież, 15 lat temu, wchodzi. Tak, kapitan może niefantastyczny, ale bardzo dobry. Dźwięki, których przed chwilą wysłuchaliście, to fragmenty poświęconego filmom słuchowiska ścieżka dźwiękowa. Linki do pełnych odcinków znajdziecie tutaj, na dole, pod tym, nazwijmy go umownie, filmem. Klikajcie, zapraszamy. Bardzo.